Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku zodiakalnego wodnika w czytaniu ogólnym dla Was na styczeń 2019 roku. Moi drodzy, jest to czytanie ogólne, jak powiedziałam, w związku z tym nie z każdym będzie rezonowało. No, mam nadzieję jednak, że osobom, które to będą oglądały, coś tutaj to czytanie podpowie, w jakiś sposób pomoże, jakieś wskazówki weźmiecie sobie do serca. Moi drodzy, przechodzimy od razu do czytania, aby nie tracić czasu. Waszą ogólną energią dominującą, która tutaj Was będzie prowadzić przez cały styczeń 2019 roku, jest energia szóstki mieczy. Energia szóstki mieczy to jest takie zwrócenie się w swoim życiu w nowym kierunku zupełnie, którego do tej pory nie podejmowaliście. Takie coś nowego jak gdyby. Powolny, ale stały postęp, z tym, że jest to postęp taki świadomy, czyli Wy obierzecie ten kierunek świadomie i będziecie do niego powoli, małymi kroczkami dążyć. To jest też tak, że jedna zmiana w życiu może pociągać za sobą drugą, czyli mogą to być daleko idące zmiany, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, czasami nawet i w życiu mieszkaniowym. Także możecie tutaj przewartościować swoje życie całkowicie, zmienić jakąś jedną rzecz, która pociągnie za sobą daleko idące zmiany. Szóstka mieczy to jest też takie wzięcie kontroli, wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. Takie przekonanie się, że to Wy macie kontrolę, czyli to Wy kreujecie swoją rzeczywistość, to Wy macie na nią niepośredni wpływ. Wy decydujecie o tym, co chcecie w tym życiu robić, w jakim kierunku chcecie dążyć i tu wreszcie odkryjecie to. Nawet jeżeli kiedyś tam byliście zależni od kogoś, myśleliście, że nie macie na wiele rzeczy wpływu, myśleliście, że z tym sobie nie możecie poradzić, z tamtym sobie nie możecie poradzić, teraz złapiecie taki wiatr w żagle. No i wreszcie będziecie mieć tą świadomość, że sami tutaj decydujecie o tym, co jest dla Was dobre i to, co przestało Wam służyć, po prostu on musi odejść w cień, no będziecie musieli to porzucić na rzecz po prostu czegoś lepszego, jakichś lepszych rozwiązań w Waszym życiu, czyli możecie tutaj pójść do nowej pracy, możecie w ogóle zmienić branżę, możecie podejmować jakieś nauki, jakieś przekwalifikowania, możecie właśnie uczyć się czegoś nowego, jakiejś nowej dziedziny, nowego rzemiosła, możecie po prostu się doszkalać w swoim zawodzie, w tym, co już robicie na dzień dzisiejszy. Możecie podnosić, tak jak mówię, swoje kwalifikacje zawodowe, jakoś się tutaj rozwijać na tym planie. Możecie również tutaj porzucić jakiś stary związek, jeżeli już gdzieś nie czuliście się w nim dobrze, tutaj podejmiecie być może ostateczną decyzję o rozstaniu. Dla osób, które były samotne, to może zwiastować spotkanie osób po przejściach, które i Wy macie podobne doświadczenia życiowe, jakieś trudne doświadczenia życiowe, które po prostu takiego człowieka ukonstytuowały i Wy teraz nie popełniacie już jak gdyby tych samych błędów, które kiedyś popełniliście, no bo już jesteście mądrzejsi o te właśnie doświadczenia, czyli jesteście w stanie budować te związki znacznie dojrzalsze. Może to być również taki związek na odległość, bo szóstka mieczy często mówi właśnie o związkach na odległość. W każdym razie to jest też takie przełamywanie schematów w życiu, czyli jak to się mówi, nigdy nie mów nigdy. Być może teraz zgodzicie się po prostu na rzeczy, na które zwykle się nie zgadzaliście, których nie dopuszczaliście w swoim życiu. Być może mówiliście, że nigdy czegoś nie zrobicie, a tu naraz przyjdzie Wam ochota, żeby jednak w tym kierunku podążyć. No i bardzo dobrze. Ja zawsze powtarzam, że jedyne co trwałe w życiu to zmiana, więc te zmiany są dla nas korzystne. Jeżeli już nie czujemy się w danym punkcie dobrze, swobodnie, nie czujemy się bezpiecznie, no to jest najwyższy czas, aby coś zmienić. I jak te zmiany tutaj będą się u Was, moi drodzy, dalej toczyły? Tutaj mamy karty na poszczególne 4 tygodnie stycznia. Pierwszy tydzień, no to będziecie tak się zastanawiać nad swoimi związkami. Wielu z Was tutaj dojdzie do przekonania, że te związki nie idą we właściwym kierunku. Mówię o stałych związkach oczywiście. Mogą to być takie związki z przymusu, z wyrachowania, z przyzwyczajenia, związki, gdzie Was po prostu no coś wiąże materialnego, coś, co po prostu nie chcecie tego puścić, jeszcze jakieś takie związanie, uwiązanie jest, no ale już dostrzegacie, że tutaj z tej mąki po prostu chleba nie będzie. Jeżeli chodzi o pracę, no to jest ciężka praca, czyli zbudowanie czegoś okupione wysiłkiem.
Wkładacie tutaj ogrom pracy, ale to jest też lęk przed utratą tego, co żeście już zgromadzili, może lęk przed utratą pieniędzy, może jakieś ostrożne bardzo inwestowanie, strach przed inwestowaniem, lęk przed utratą po prostu tych dóbr, które już zgromadziliście. To dla niektórych może być również okres nauki na uczelniach, obrony prac magisterskich, licencjackich, no ale wydaje się, że dobrze Wam tutaj pójdzie. Karta Maga mówi właśnie o podnoszeniu swoich kwalifikacji, o nauce, o pomyślnie zdanych egzaminach, o takiej twórczej inspiracji, o nowych pomysłach. Może też być taka sytuacja, że pojawi się w Waszym życiu jakaś osoba, którą się zafascynujecie, no i ten partner, który już Wam po prostu trochę ciąży, już się męczycie z nim, tym bardziej stanie się w Waszych oczach nieatrakcyjny. No i stąd też mamy ósemkę kielichów. Ósemka kielichów, moi drodzy, często mówi o odejściu od czegoś na rzecz właśnie nowego kierunku w naszym życiu. I to jest taki kierunek oparty na intuicji. Do tej pory mogliśmy się opierać na różnych rzeczach. Mogliśmy pójść w coś dlatego, że było to korzystne materialnie, finansowo, że z jakiegoś tam względu nam się to opłacało, ale tutaj już intuicja dochodzi do głosu, moi drodzy, i ta karta zdecydowanie mówi, że trzeba coś porzucić, by iść nową ścieżką. To może być też takie właśnie wypalenie uczuć do jakiejś konkretnej osoby. Karta ta oznacza często odejście, separację, rozwód, więc może wielu z Was tu właśnie w tym okresie podejmie taką decyzję o rozwodzie, tym bardziej, że później mamy czwórkę mieczy. A czwórka mieczy to jest ochłodzenie w uczuciach po prostu. Również odejście od jakiejś osoby na rzecz zajrzenia do swojego wnętrza, czyli człowiek po prostu potrzebuje teraz czasu tylko dla siebie. To jest taka samotność trochę z wyboru, bo potrzebujemy po prostu trochę czasu na przemyślenia, na podreperowanie swojego życia wewnętrznego, na pogodzenie się może z pewną stratą, z pewnym bólem, także no tutaj może też być jakieś odejście z pracy, w której byliśmy niedoceniani, nielubiani, w której po prostu się nie realizowaliśmy na rzecz czegoś nowego. Więc no, ósemka kielichów mówi właśnie o odejściach w kierunku wyborów z intuicji, no a czwórka mieczy o takim wyciszeniu, wycofaniu, wyizolowaniu, więc druga połowa stycznia właśnie takiej sytuacji będzie sprzyjała takiemu spowolnieniu, czasowi na przemyślenia. Czwórka mieczy może też mówić o takim przymusowym urlopie w pracy, albo na przykład o chorobie, że będziecie musieli być w pracy po prostu na urlopie chorobowym, takim zwolnieniu lekarskim. Może być zastój w interesach. Może być taka sytuacja, że akurat w Waszej firmie po prostu jest przejściowa stagnacja, no i nie ma pracy jakiejś konkretnej do wykonania. W związku z tym pracownicy no, muszą siłą rzeczy przebywać na takim przymusowym urlopie. Także tutaj mogą być takie sytuacje troszeczkę wątpliwe pod względem finansowym, którymi Wy się będziecie może martwić, ale pamiętajcie, że to jest wszystko okres przejściowy. Tak samo jeżeli Wy planujecie jakąś własną działalność, własne przedsięwzięcie i to będzie ten nowy kierunek Waszych działań, to pamiętajcie, moi drodzy, że każda działalność potrzebuje czasu na to, żeby dojrzeć, na to, żeby się rozkręcić, więc nie od razu też spływają z tego kokosy, ale to trzeba po prostu ten przejściowy okres przetrwać. Tak jak mówię, no w związkach, gdzie nie układało się dobrze, możliwe są tutaj odejścia, separacje, rozwody w kierunku czegoś nowego, albo nowej pasji, nowej fascynacji, albo jakiegoś innego człowieka, który nas fascynuje po prostu. Dla osób samotnych jest możliwość poznania osób właśnie o podobnych przejściach, o podobnych doświadczeniach, czyli też takich, które wyciągnęły wnioski pewne na podstawie swoich doświadczeń i są bardziej dojrzałe w związku z tym w tych kwestiach emocjonalnych. Też możecie tutaj zafascynować się jakąś nową osobą i intuicja może Wam podpowiadać, że to jest właśnie ta osoba docelowa, ale dużo tutaj może być takich związków na odległość, moi drodzy. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne w styczniu 2019 roku, uważajcie tutaj na zatoki, na takie rzeczy związane z bólami głowy. Wielu z Was, jeżeli gdzieś tam się leczyliście, zwłaszcza na jakieś przewlekłe choroby, te przewlekłe choroby mogą teraz dać znać o sobie, albo po prostu jeżeli kontynuujecie tutaj jakieś leczenie, no to może być przyjęty nowy kierunek w leczeniu, jakieś nowe metody zastosowane, jakiś nowy kierunek po prostu, jakaś nowa alternatywa dla
Was. Uważajcie, moi drodzy, na przemianę materii, wspomagajcie tą przemianę materii, bo tu mogą być problemy. Uwaga również na bóle i skrzywienia kręgosłupa. Dla wielu z Was, zwłaszcza pod koniec stycznia, może przyjść taki okres depresyjny, apatyczny. Uważajcie tutaj na takie swoje stany, na uzależnienia wszelkiego rodzaju, żeby tutaj nie popadać w takie dziwne jakieś sytuacje. No to wcale nie pomaga, tylko wręcz przeszkadza. Pod koniec stycznia również uważajcie na uszy, na słuch, no i na jakieś infekcje wirusowe. Pod koniec stycznia może też nastąpić jakaś konieczność hospitalizacji lub specjalistycznych badań, więc będzie to taki troszeczkę okres bez ruchu, taki okres wytrącenia z pewnego uderzenia, ale pamiętajcie, że macie szóstkę mieczy, czyli będzie powolny, ale stały postęp, czyli te sprawy powoli, małymi krokami będą się układać tak, jak Wy byście tego chcieli. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, drogie wodniki, za obejrzenie filmu, za wysłuchanie tego przekazu dla Was. Dziękuję za to, że jesteście. Ja życzę Wam, moi drodzy, cudownego stycznia, cudownego roku 2019. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.